Mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Gregera w kościele świętego Maksymiliana Kolbego rozpoczął się Marsz dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu, który jest coroczną imprezą organizowaną w ramach ogólnopolskich marszów, odbywających się w kilkudziesięciu miastach Polski. Tegoroczny marsz w Oświęcimiu odbył się 15 maja i był tematycznie powiązany z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. Hasłem przewodnim marszu było chrześcijańska rodzina opoką Polski. Marsz dla życia i rodziny dzieje się dzisiaj w Oświęcimiu, podobnie jak w ponad 140 miastach w Polsce całej. To jest już swego rodzaju tradycja. My ten marsz kontynuujemy od 5 lat i myślę, że będziemy długo jeszcze kontynuować, bo warto rodzinę i życie wspierać w każdej sytuacji i w każdy sposób. A my chcemy to robić radośnie, poprzez marsz, poprzez zabawę rodzin całych, właśnie choć tak jak teraz po marszu na pikniku. Oczywiście również wiedząc o tym, skąd czerpiemy korzenie i wartości, które nami kierują. Dlatego też odwołujemy się do tego w tym roku. To jest taka promocja tej idei, która teraz jest taka ogólno już polska, prawda? Ludzie się nie boją wychodzić na ulicę, nie boją się i nie wstydzą się, że właśnie rodzina, małżeństwo to nie jest nic, co może sprawiać smutek, cierpienie, ale można to pokazać właśnie w sposób radosny. Można dawać też dzieciakom tą nadzieję, że jest ta siła właśnie w rodzinie i trzeba uczynić wszelkich starań, aby tą rodzinę wzmocnić i pokazać, że jest ona warta, że rodzina, jak to mówi to stare przysłowie, rodzina Bogiem silna. Jest to bardzo słuszna inicjatywa, organizowana cyklicznie po to, żeby podkreślić, jaką wartością w naszym kraju jest rodzina, jej przyszłość, jej dobro i nie mamy się czego wstydzić. No przecież rodzina jest podstawą przyszłości każdego narodu i powinniśmy ją pielęgnować pod każdym względem. Udział w marszu każdego roku biorą rodziny z Oświęcimia i diecezji bielsko-żywieckiej. W tym roku do udziału w marszu zaproszone zostały dzieci z oświęcimskich szkół, które szły przebrane w stroje z epoki Chrztu Polski. Organizatorzy w ten sposób chcieli zachęcić ich do udziału w wydarzeniu. Ten marsz zawsze staramy się wpleść w wydarzenia również, które się w mieście dzieją. Ostatnio organizowaliśmy końcówkę naszego marszu u Salezjan na pikniku salezjańskim. Teraz połączyliśmy się z piknikiem szkoły numer 4 po to, żeby wzmocnić efekt tego marszu, ale również dlatego, że adresatem tego marszu były dzieci, które przebierały się w stroje historyczne z epoki Chrztu Polski, które będziemy tutaj oceniać w konkursie na najlepsze stroje grupowe i indywidualne. Będzie inscenizacja chrztu wykonywana przez dzieci szkoły podstawowej numer 4, które taką inscenizację przygotowały. Chodzi o takie integrowanie środowisk, prawda? Bo marsz ma skierowany do rodzin, do małżeństw, ale jest także skierowany, aby integrować te środowiska lokalne, prawda? Czyli współpracę między szkołami, dlatego poprosiliśmy o to, aby przedstawiciele szkół przygotowali się, aby pokazali też to całe piękno pracy, trudu, ale też będą mogli indywidualni wystąpić, którzy w rodzinach, w domach się przygotowali pod względem historycznym. Uroczystość zakończyła się 16 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury konferencją zatytułowaną 1050 lat chrześcijańskiego dziedzictwa siłą narodu i rodziny polskiej, która była jednocześnie lokalnymi obchodami rocznicy Chrztu Polski. Dzisiaj odbywa się konferencja w tym temacie, będą wykłady. Myślę, że to jest wyjście naprzeciw tutaj ze strony organizatorów marszu, żeby rozszerzyć ten temat, żeby na tej podwalinie tego Chrztu Polski, tej rocznicy 1050 dać odpowiednie przesłanie mieszkańcom Oświęcimia i nie tylko, przede wszystkim polskim rodzinom, jaką wartością są dodaną dla naszego narodu, dla naszej nawet małej ojczyzny tutaj Oświęcimia. Podczas konferencji wygłoszone zostały wykłady, których tematyka poświęcona była znaczeniu chrześcijańskich korzeni i systemu wartości dla kształtowania się wspólnoty rodzinnej i narodowej na przestrzeni 1050 lat. Moim zadaniem jest wygłoszenie wykładu, który będzie poświęcony przede wszystkim okolicznościom Chrztu Mieszka i potem w jaki sposób postępowała chrystianizacja poddanych Mieszka, czyli społeczeństwa, które funkcjonowało w obrębie jego państwa i to w jaki sposób, w jakim procesie, jak długi był to okres czasu, kiedy narodziły się fundamenty społeczeństwa chrześcijańskiego, kiedy rzeczywiście wiara zaczęła kształtować normy życia społecznego, rodzinnego i także
każdego z właśnie poddanych państwa piastowskiego. Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu swoim patronatem objęli prezes Rady Ministrów Beata Szydło, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz biskup Roman Pindel, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec oraz prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut.